Będzie tak, będzie zajebiście, jak Gosia zrobi remont, to padną wszystkie liście. Siemano, sobota rano, 31 sierpnia chyba. O, jak widać, tak to wygląda. Wczoraj było już wieczorem, nie wiem, czy było coś widać, słabo pewno. O, tutaj listwy. Łaty sobie dałem, całe zrobiłem. Ostatnią łatę dałem też do końca, równo z deską. Tak samo jak z tamtej strony. Tu będzie dobita po prostu wiatrownica i tu będzie gwóźdź dobity i do dechy, i do belki. Że będzie ładnie trzymać ta wiatrownica i wiatr nie zdmuchnie. O. Bubu! No. Tu mnie wczoraj blachę wygło z tego, co widzę, ale to tam. Z góry jeszcze przyjdzie blacha. No i ostatnia blacha. Sobie przyciąłem ją nożycami. W miarę równo poszło. Żeby nie było, że szlifierą żem ciął. Widać, że nożycami cięte. Ale dosyć ładnie poszło. No i co? Przykładam ostatnią i przybijam na papniaki i kręcimy blachy. Brat przyjedzie zaraz. Tak, że będziemy działać. Dobra, pędzimy z blachami. Czekaj. Ty byś miał dół wtedy. A, tam, czekaj, od tamtej strony zaczynamy? Tam kurwa leży wszystko. No chyba, że z tej strony zaczniemy. Możemy tam przechodzić, nie? Nie jest daleko. To z tej strony zaczniemy kłaść. No. Dobra. Dobrze, wejdę i... Sunę. Albo tu zaczniemy, a to przełożę wszystko. Uważaj, do środku, proszę. Dobra. Dobra, ty masz dół, ale idź od boku, weźmiemy. Chodzić? Tak, normalnie. Chowa robota. Górę dawać równo, bo ona jest trochę krótsza. Krótka? Nie. Czekaj, przejdę na drabinę. Dobra. Wyżej trochę. Dobra, czekaj. Ty kurwa nie sięga. Nie sięga. Wyżej trochę. Dobra, zobacz, czy tam sięgnie, żeby przykręcić. Ci powiem, że tutaj tak centymetr, półtora jest. To starczy, bo to tak miało być. Tak miałem mierzone mniej więcej. U 3,5 tu ma, tu jest szerszy dach. Dobra, pokaż mi tam tą deskę. Blachę tam. Dobra, to tak może być. Która? Mogę nawet trochę przysunąć do środka. Dobra, tu na dół. Tu z dołu, żeby było. Tam mówi, że sięgnie? Tak, na dole jest więcej. Czekaj, wejdę. 3
centymetry na dole, na doszce. To starczy, to chodzi o to, żeby przykręcić, dobra? Tu też przykręci, to łatwo. W miarę równo idzie. I całe 12. I całe 12. Tak samo jest? Czyli 3 przez nie 2. Tu i tu, tak? No. Dobra, to tak trzeba kręcić. Tylko czy mi nie przejdzie w kręt? Muszę zobaczyć. Nie, nie przechodzi. Jeszcze grubość blachy będzie. Dobra. I narysuję. Mniej więcej równo, nie? Trzymaj. Bo co drugą? Czy to będzie kurwa? Nie no, co drugą trzeba dać. Masz? I walić co trzeci ten. I tutaj to już pójdzie na tym. Trzeci. No, zgadza się. Czekaj, złapię najpierw, bo to zaraz się będzie ruszać, co? Dobra, szczuciem. Jeszcze tu podaj wkrętę. Dobra. Dobra, teraz się nie przesunie. Ale tu u góry to widać. Dobra, trzeba to przykręcić. Dziadek idzie. Ej! Dobra, tak z czuciem, bo to one są trochę dłuższe, kurwa. Okej. Nie, chyba nie wyjdą, wiesz? No ja wiem. Tak na styk wchodzą. Jo! Jo! On behaver, jo! Jo, tak! Tak! Chuj mnie ten młotek. No napierdalanie. Weź tak, jak chodzisz to na łatach chodź, nie? Chłopie, coś ty zrobił! One są miękkie. Gówno nie blacha. Co? Nie. Na głowę nie wejdziecie. Dobra,
Dawaj drugą, idziemy wziąć. Ha, kurwa, jeszcze z dołu muszę przykręcić. Z dołu będę co drugi dawał, żeby było trochę gęściej. Później jak frentu zobaczę, zostanie to dam co. To każdy. Po jakiego czwarta? Kurwa, spierdoliło. Sobie tą muszę dokręcić na rogach. Dobra, teraz dokręcę. Dobra. Nie wiem, kurwa. Co mi coś robi? Pan chyba jo. Stara szkoła. Może jak woźnie kiedyś byli, to właśnie z takim drewnianym, żeby nie odpalić. Nie. Może jakbyśmy wygięli blach? Nie wiem. Nie znam się. W sumie nie. Może się dowiemy zaraz. Czekaj, muszę coś zobaczyć. Te wkręty nie wyszły. To mnie zastanawia. Mocno. Nie przeszedł. Tu też nie. Ale tu kurwa nie widzę. Może też nie. Dobrze jest. Nie, raczej nie przychodzą. Lekka dziurka jeszcze nikomu nie zaszkodzi. Muszę być wentylacja, kurwa. Standardy muszą być zachowane. Do czego ten młotek jest? Wie ktoś? Bo ja nie mam pojęcia. Wygląda jak motora. Motora, o. Na jedno. A, tam wysuniesz. Dobra. 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 Musisz iść do góry i ją trochę w tą stronę całą. Dobra. Słuchaj? Tak dosłownie milimetr wyżej niż tamto. No coś tu jest spi***. Dobra, złapię tam na dole najpierw. Wyżej, no dobra. Mniejsza z tym. Będzie ich też cały. Tak, tak będzie szło.
do końca. Co? Tam będzie płynąć. Co płyną? Co za krótkie? Nie, że tam będzie spływać płyn. Tu? Co? To jest dużo. Tak. Masza, gdzie do tyłu? Woda do tyłu? Pod górę woda? Złapiesz tu? Ja tam podniosę. Czy nie ma co podnosić, to jest dobrze. Jest złapką po prostu. Dobra. Dobra, będziemy tak sobie kręcić aż do końca. Dobra, tak to na razie wygląda. Kręty nie przychodzą. Nie wiem, czy będzie widać, ale miarka normalnie nie widać. No, tu jest akurat łata. Ale miara normalnie jest na miarę. Że miarka wchodzi. Pod skręta miarka wchodzi. Nie widać tego, kurde. Może jakoś tak. No. O, widać, ale nie wyostrzy. Nie przychodzi ten skręt. Widać, że jest w powietrzu. I w międzyczasie żeśmy odkryli, do czego ten młot służy. Ano do tego, żeby sobie regulować blachę, góra-dół na przykład. Lekko uderzać młoteczkiem, żeby regulować. No ale to tak zawsze jest. Jak się robi, to wtedy widać, do czego to służy. No. Także działamy dalej. No i tutaj na końcu jeszcze dawałem jakieś łączenie blach na górę po jednym. O, tam też. Żeby ta blacha mi tutaj nie skakała, nie? Jak wiatr będzie walił, żeby nie waliło. Jak wiatr będzie wiał, żeby nie waliło po prostu. Dobra, jak widać, ostatnia blacha położona. Trochę wystaje. Będę sobie ją przycinał nożycami. Od góry utnę, łatwiej będzie. Teraz wam pokażę, o co chodzi. Chodzi o to, ona jest nałożona tutaj. Tam trzy chyba fazy, czy cztery. Ale chodzi o to, że muszę tu przyciąć na tym kancie, żeby woda tutaj się nie... To woda w dół leciała, a nie tam na dół, na dechy. Muszę tutaj obciąć na tym kancie mniej więcej. Jak miałem przesunięte bardziej tam, to trochę to wszystko tutaj uciekało i nie było tego właśnie... Nie było pokryte po prostu dach. I trochę mi ta blacha nie będzie pasować na górę. Ta na wiatrownicę, ale może sobie dokupię szerszą, a może z tej co mam, może wyprostuję ją i przykręcę, zobaczę. Ja myślę, że to się nie uda. To tam jest szczegół. O, kurwa, wystarczy tak, tylko czy to będzie się łatwo cięło, jeszcze jest pytanie. To kurwa. Dosyć to idzie. Dosyć. Co? Tak. Kurwa, ale ciasnota. Ja pierdolę. Może pomału jakoś to pójdzie, ale kurwa, ciężko to widzę. Całą blachę powyginam. Fachowa robota. Na razie dalej nie kręć, nie?
Kurwa. Dalej nie kręć na razie. Przejść drugie nożyce przynieść, bo to kurwa masakra. Pachowo obcięte. Jak nie, to pójdę po tego i opierdzielę. Zobaczę te drugie nożyce. Może lepiej będzie szło. Kurwa. Kurwa, co za gówno. Ja pierdolę. Chujostwo. Przeklina, bo mnie wkurwia. A to w ogóle kurwa nie tnie. Dobra, idę po kątówkę. A czekaj, chyba że spróbuję jeszcze z tej strony. Kurwa. Co za gówno. Nie. Nie ma co. Idę po sprawdzony sprzęt. Spróbuję to wyżynarką obciąć. Trzymaj. Kurwa, przyjdź po okulary. No elegancko obrzym polony. No jak to teraz wygląda? Jak gówno w lesie. Dobrze jest. Nikt z tego nie będzie strzelał. Żeby woda nie leciała tam do środka. Okej. Dobra, trzeba dokręcić te wkręty. I wiatrownicę bić. Windchwiwy. Będzie zajebiście, jak Gosiu zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tam, będzie zajebiście, będzie zajebiście.